Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne wydarzenie z udziałem samorządowców naszych, przedstawicieli 28 gmin, 3 powiatów i 2 związków w związku z podpisywaniem umów dotyczących Funduszu Przewozów Autobusowych. To fundusz, który służy przeciwdziałaniu tak naprawdę wykluczeniu, wspiera samorządy w realizacji tych zadań, na które środków jednostki samorządu terytorialnego wystarczających nie mają. Pula środków do wykorzystania w tym roku przeznaczona przez Ministerstwo Infrastruktury to ponad 37 milionów złotych. Wpłynęły 34 wnioski. Wszystkie z wyjątkiem jednego, który wpłynął po terminie, w tej wysokości, o jaką wnioskowały gminy czy właśnie powiaty, zostały przydzielone. Dzisiaj podpisujemy umowy, to jest kwota ponad 32 milionów 800 tysięcy złotych. I to, co nas cieszy, to to, że są gminy, które po raz pierwszy przystąpiły do tego projektu i dzisiaj otrzymują dofinansowanie we wnioskowanej wysokości. Czyli uważa Pani, że sensowne byłoby również przyjęcie podobnego funduszu dotyczącego przewozów kolejowych? Ja myślę, że każda forma, która służy naszym mieszkańcom, która powoduje, że mają dostęp niekoniecznie korzystając z transportu prywatnego, ale każda forma, która zbliża naszych mieszkańców do szkół, do przychodni, do szpitali, do obiektów użyteczności publicznej, szczególnie tych mieszkańców, którzy nie mieszkają w dużych ośrodkach, takich jak jest Opole, czy w miastach, miejscowościach, jest jak najbardziej słuszna. Tym bardziej, że bardzo dużo linii kolejowych zostało zlikwidowane. No właśnie, ubolewam nad tym. Głośna sprawa dotycząca połączenia Nysy z Wrocławiem. My dzisiaj jakby skupiamy się jednak na przewozach autobusowych i cieszy fakt, że po raz szósty już od 2019 roku taki projekt, czy właściwie taki fundusz jest. Gminy też ku mojemu zdziwieniu po prostu występują i dostają taką kwotę, o jaką wnioskują. To jest już cała pula środków z tego funduszu? Jeszcze nie. Tutaj właśnie nie ukrywam też, że dzisiaj posiłkuję się doświadczeniem i rozmowami z panią dyrektor, która nam tutaj też towarzyszy. Jeszcze ponad 5 milionów złotych w kolejnym naborze jest do wzięcia.